Witam bardzo serdecznie w Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego na kolejnym spotkaniu z cyklu Wakacyjne zajęcia edukacyjne. Dzisiejszy spacer odbędzie się obecną ulicą Sienkiewicza. W czasach Stefana Żeromskiego nosiła nazwę Konstantego. To reprezentacyjna ulica Kielc, wytyczona w latach 20. XIX wieku, łącząca w sobie charakter zabytkowy ze współczesnym centrum handlowym. Ma długość ponad kilometra i ciągnie się od dworca kolejowego przy Placu Niepodległości do Placu Moniuszki i pomnika Henryka Sienkiewicza. Zalążek ulicy Sienkiewicza zaczął tworzyć się pod koniec XIX wieku. W tym czasie w mieście było zaledwie 6 budynków murowanych, 4 z nich znajdowały się w rynku, a 2 przy ulicy Małej. Przyszła ulica Sienkiewicza biegła między miastem biskupim, czyli częścią Kielc, o której mówiliśmy podczas ostatniego spotkania, a posiadłościami mieszczan. Nie wykonano na niej żadnej nawierzchni, było to więc zjawiskiem codziennym. Droga w kierunku wschodnim ginęła w polach, natomiast w kierunku zachodnim wiodła do bagnistych brzegów rzeki Sinnicy i otaczających ją stawów. W 1821 roku postanowiono unowocześnić miasto poprzez rozbudowę obszaru osiedleńczego, regulację już istniejących ulic i budowę nowych. Obecna ulica Sienkiewicza została wówczas zmodernizowana, a w 1823 roku nazwana imieniem wielkiego księcia Konstantego Pawłowicza, dowódcy Armii Królestwa Polskiego. Był on najważniejszą osobą w Królestwie Polskim, a w gruncie rzeczy namiestnikiem cara Rosji. Pamiętajmy, że wówczas znajdowaliśmy się pod zaborem rosyjskim i byliśmy częścią Cesarstwa Rosyjskiego. Ulica Konstantego została wybrukowana, bo prowadziła do państwowych urzędów, hipoteki, poczty, później szkoły, jak też dlatego, aby szybciej i łatwiej można było przewozić wodę potrzebną w razie pożarów. Kończyła się u zbiegu dzisiejszej ulicy Leśnej i Kapitulnej. W tamtych czasach nie było jeszcze mostu na Sienicy, aby przejść na drugą stronę przechodzono przez rzekę wbród. Swoją podróż zaczynamy dziś przy kościele ewangelicko-augsburskim Świętej Trójcy. Pod koniec XVIII wieku w Kielcach zaczęli osiedlać się specjaliści górniczy, rzemieślnicy oraz inżynierowie, którzy deklarowali się jako ewangelicy. Na początku XX wieku poprosili władze miasta o przyznanie placu pod budowę świątyni. Miasto wydało pozytywną opinię oraz przydzieliło fundusze. 2 lata później powstała świątynia, którą możemy podziwiać do dziś. W każdym mieście musi znajdować się poczta. W Kielcach instytucja ta mieści się w tym samym miejscu od 190 lat. Sam budynek powstał z przeznaczeniem na pomieszczenie mieszkalne. Po kilkunastu latach od wybudowania kupiła go Dyrekcja Generalna Poczt Królestwa Polskiego, przenosząc do niego pocztę z ulicy Dużej. To właśnie od poczty ulicą Konstantego zaczęto wówczas nazywać ulicą Pocztową. Za budynkiem było podwórze ze studnią, otoczone obrzeżną zabudową, oficyną, wozownią i stajniami, w której odpoczywały konie pocztowe. Na tym samym placu wybudowano wcześniej także hipotekę, w której mieściły się biura notarialne. Poruszając się w dół ulicy, możemy podziwiać XIX-wieczne kamienice, które pamiętają jeszcze czasy Stefana Żeromskiego. Bogaci mieszczanie budowali je wówczas z przeznaczeniem na wynajmowanie w charakterze mieszkań bądź lokali sklepowych, urzędów i warsztatów rzemieślniczych. Przypominam, że przyszły pisarz spędził w Kielcach niemal 12 lat, ucząc się w tutejszym męskim gimnazjum rządowym. Wiele miejsc Żeromski wspominał w dziennikach bądź w innych swoich utworach, niektóre z nich odwiedzał osobiście. Należy do nich Kielecki Teatr, wybudowany 140 lat temu. Budowę finansowała grupa przedsiębiorców, której przewodził kielecki przemysłowiec i filantrop Ludwik Sztumpf. Teatr nazwano od imienia fundatora Teatrem Ludwika, a pierwsze przedstawienie odbyło się w 1879 roku.
Obiekt mieścił salę teatralną na 700 osób oraz część hotelową nazwaną Hotelem Polskim z pokojami gościnnymi, a w podwórzu ze stajnią i wozownią. Był to w owym czasie największy gmach w Kielcach i jeden z najnowocześniejszych teatrów w Królestwie Polskim. Do lat 30. XX wieku pełnił rolę głównego ośrodka kultury miasta. Odbywały się tutaj nie tylko przedstawienia, ale też wspaniałe bale, przyjęcia i maskarady. Na przedstawienia teatralne zjeżdżała się okoliczna szlachta, przychodzili mieszczanie, młodzież i oficerowie rosyjskich pułków stacjonujących w mieście. W 1885 roku odbył się tu koncert Ignacego Paderewskiego. Teatr działa tu nieprzerwalnie do dziś, nosząc imię Stefana Żeromskiego. Niemalże naprzeciwko teatru możemy do dziś podziwiać budynek hotelu Bristol, wbudowany pod koniec XIX wieku. Oprócz pokoi hotelowych mieściła się tutaj także restauracja oraz wielka sala koncertowo-balowa, w której urządzano uroczyste obiady i wystawy malarstwa oraz wystawne bale. Po tej samej stronie ulicy zobaczymy hotel Wersal, wybudowany u zbiegu ulicy Konstantego oraz wytyczonej kilka lat wcześniej nowej ulicy Staszica. Otwarcie nowoczesnego hotelu, zaopatrzonego w centralne ogrzewanie, kanalizację, elektryczność, miało miejsce w 1913 roku. Wtedy już Stefana Żeromskiego od dawna w Kielcach nie było. W 1913 roku urodziła się jego córka Monika. Na parterze budynku początkowo mieściła się restauracja Michała Wilczyńskiego, a później popularna w mieście kawiarnia znanego cukiernika Jana Króla. Podziwiając kamienice stanowiące symbol rozwoju miasta w drugiej połowie XIX wieku, przechodzimy po mostku na Sinicy. Tutaj zaczyna się ulica Ruska, będąca przedłużeniem ulicy Konstantego. Łączyła ona miasto z nowo powstałym dworcem kolejowym. Pierwszy parowóz wjechał do Kielc 21 grudnia 1883 roku. Budowę budynku dworca ukończono jednak dopiero dwa lata później. Stanął w szczerym polu na linii ulicy Sienkiewicza. Budowla ta przetrwała aż do lat 60. XX wieku. Tutaj kończymy dzisiejszy spacer, nie wyjeżdżamy jednak z miasta, którego kolejne tajemnice odkryjemy podczas następnego spotkania.